Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o spadkach na indeksach akcyjnych. Dokładnie 19 lipca, gdy zobaczyłem pierwszy, mocniejszy ruch spadkowy, to na Twitterze czy też na serwisie X zrobiłem tutaj opis takiego scenariusza spadkowego, gdzie pierwszy target to poziom 17800, natomiast po postoju na tym poziomie dalsze spadki na poziom 14500. Sądzę, że teraz jest idealny moment na taki ruch spadkowy, bo zbliżamy się do pierwszej obniżki stóp procentowych. Cięć stóp procentowych. Pierwsza obniżka ma być na spotkaniu Fedu FMC we wrześniu tego roku. I w związku z tym rynek na samym początku odczytuję to jako słabość, także wycena będzie tutaj przewidywała od razu to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. A dlaczego Fed miałby ciąć te stopy procentowe? Jednym z powodów jest to, że zmniejszyła się inflacja. CPI tutaj za czerwiec podano jako 3%. Natomiast drugi powód, no to spowalnianie gospodarki. No i to właśnie świadczy tutaj o tym, że potrzebne są te cięcia, a rynek obawia się właśnie tego spowolnienia. 19 lipiec mieliśmy tutaj właśnie Nasdaqa na poziomie w okolicach 19500. Dzisiaj Nasdaq już jest na poziomie o 600 punktów niżej, czyli 18914. Mamy tutaj sytuację, gdzie wczoraj bardzo mocno rynek spadł. W środę wczoraj, 24 lipca, te spadki mniej więcej, jak widać, wyniosły wczoraj ponad 3,5%. Z dzisiejszym spadkiem to już prawie 4,5%. Także robi się tutaj efekt takiego szybkiego przyspieszenia ruchu spadkowego. I w tej obecnej tendencji, jeśli tak będziemy spadać, to do mojego poziomu 17800 dojdziemy już w połowie sierpnia. Połowa sierpnia to możliwe dojście do tych poziomów. A jako że spadki to często ruchy bardzo trendowe, które można spiramidować, to oczywiście aktywnie piramiduje ten ostatni ruch spadkowy na Nasdaqu, jak i również na DAX-ie, bo zauważcie, wczoraj w środę mieliśmy trendowy ruch spadkowy na Nasdaqu, typowo bez korekt, zejście w dół i utrzymanie. To jest najważniejsze, że utrzymany został ten poziom, nie jest żadne odbicie wzrostowe, niwelowanie tego spadku o na przykład 40-50%, tylko tutaj było zniwelowanie maksymalnie o 25%. Czyli idealna sytuacja dla utrzymania całej piramidy pozycji short, jeśli rozgrywacie rynek pozycjami krótkimi. Dzisiaj, zauważcie, można było się tego właśnie spodziewać. W środę nie było spadków na DAX-ie, natomiast dzisiaj w czwartek już te spadki się pojawiły. DAX również dołączył do ruchu spadkowego. Z opóźnieniem, bo zauważcie, dało się tutaj złapać na ten moment 280 punktów. Takiego zasięgu spadku wystąpiło teraz i również jest to bardzo trendowy ruch, chociaż dosyć duże są tutaj, tak czy tak, korekty w porównaniu do Nasdaqa, no to tutaj jeszcze rynek próbuje się jakoś bronić. Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że dolar, jen tutaj bardzo mocno spadkowo teraz reaguje. Wczoraj też przy okazji analizy PECT mówiłem, że 154 poziom. Jeśli w tej tendencji będziemy dalej spadać, no to jutro na zakończenie dnia, czyli dzisiaj 25, na zakończenie czwartku możemy być na poziomie 151,50, czyli spadek o kolejne 250 pipsów. No i tutaj już mamy 200 pipsów spadku wykonane, a mamy dopiero godzinę 10:20 czasu polskiego. Ogólnie co do rozgrywania pozycji short, no to tutaj na grupie piramidowanie zyskownych pozycji
pokazywałem już dwa rozegrania. Tutaj jest sytuacja z wczoraj, natomiast jest tutaj też shortowanie środowe wczorajsze Nasdaqa. Interwał 5-minutowy, żeby tutaj lepiej przedstawić te pozycje. Wcześniejsza pozycja short, co tutaj widać. Druga pozycja, trzecia, czwarta, piąta. Tutaj otwierana szósta pozycja. Część zredukowałem, zamknąłem tutaj tych wszystkich pozycji. Natomiast kolejne pozycje short na niższych poziomach, sell stopy nadal są ustawione. Ogólnie pozycje tutaj są otwierane, krok otwarcia pozycji co około 95-100 punktów, można powiedzieć. I tych pozycji tutaj było, jak widać, 4, 5, 6 pozycji, gdzie zamknąłem to już pod koniec dnia, była tylko godzina do zakończenia sesji. Obawiałem się tutaj odbicia, odbicie natomiast było dosyć słabe. Później jeszcze zanurkowaliśmy w dół, ale rynek musi przereagować teraz te niższe wyceny. Jeśli nie będzie jakiegoś wielkiego popytu, odbicia wzrostowego, tylko taka półka pozioma, no to możemy dalej pod kątem prostym robić kolejny ruch spadkowy, a triggerem do tego nie musi być jakaś wielka informacja, tylko tutaj teraz mamy sezon wyników za drugi kwartał tego roku, czyli obejmujący czas od kwietnia do końca czerwca. I te wyniki mogą dać nam tutaj większą zmienność. Tutaj mamy przykład, mamy Teslę. Tesla na interwale dziennym D1, mamy lukę podczas sezonu wyników. Wyniki właśnie za drugi kwartał tego roku. I luka wyniosła w okolicach minus 8,5%, luka spadkowa. Czyli zamknięcie rynku tutaj mieliśmy we wtorek na poziomie dokładnie 246, a otwarcie rynku po luce na poziomie 225. Podano tutaj wyniki, jak widać, były podane po zakończeniu wtorkowej sesji. No i okazały się gorsze od prognoz. Wyniki też zostały podane dla Alphabet czy też Google'a. Sprawdźmy. Tutaj luka wyniosła w okolicach minus 4,5%, również spadkowa. Wyniki po sesji w środę podał IBM i tutaj akurat jest luka wzrostowa. Zamknięcie mniej więcej po kursie 184, a w premarkecie czy też postmarkecie teraz mamy 192, od razu maksymalna 189 jako tutaj ostatni kurs w postmarket. W tym tygodniu już nie będzie zbyt dużych spółek, które podają wyniki, natomiast w następnym są wyniki Apple'a, Microsoftu, Amazona, Facebooka, czy też po zmianie nazwy Meta, no i kilku innych firm. One podają wyniki tutaj, jak widać, Microsoft 30, Meta, czy też Facebook 31, Apple i Amazon 1, natomiast ExxonMobil 2. Natomiast ExxonMobil tutaj nie biorę pod uwagę przy sezonie wyników, bo one są bardziej przewidywalne niż na tych spółkach technologicznych na Nasdaqu, gdzie występują duże luki cenowe. Także podsumowując, jeśli spadamy na indeksach, no to będę obecny w każdym ruchu spadkowym. Po odbiciu, oczywiście mając pozycję short, będę musiał redukować te pozycje, żeby nie wpaść w greed strat, i po redukcji będę czekał na poziom, gdzie znów będę mógł przeorganizować taką piramidę, rozpocząć ponowną budowę takiego rozegrania pod spiramidowanie ruchu. Co do ogólnie jeszcze wcześniejszego ruchu, no to tutaj pokazywałem to dokładnie w piątek 19 lipca. Jak od samego początku, praktycznie od szczytu, bo tu mieliśmy okolice all time high, próbowałem piramidować. Zauważcie, również są tutaj nieudane rozegrania, bo tutaj te trzy pozycje, jak widać, z dwóch pozycji wychodziłem tutaj, zostawiłem sobie tylko jedną pozycję, spodziewałem się tego, że odreagujemy to,
Natomiast kolejne były tutaj ustawione wtedy jako oczekujące. Odreagowaliśmy to, natomiast ja pozostawałem na tylko jednej pozycji. Rynek znowu zaczął spadać, czyli wchodzi druga pozycja, trzecia, czwarta. Tutaj po szybkim spadku też spodziewałem się jakiegoś odreagowania, także przeorganizowałem kilka pozycji, nadal trzymając te pozycje short, czyli nie zamykając wszystkich pozycji. To oczywiście tutaj zamknąłem w całości. Kolejne ruchy spadkowe to wejście nowych pozycji short. No i tutaj końcowo zakończyłem to z 7 pozycjami short. Tutaj ta już ma ustawiony sell stop. I po mocnych spadkach, jak widać, kiedy następowała już konsolidacja, wolałem zredukować część tych pozycji. Tutaj również po spadku, widząc to, że rynek odbił, spadł i znowu odbił w górę, wolałem część pozycji zredukować. Tutaj tak samo rynek przebija dołki, redukuje w obawie przed tym, że tutaj będzie odreagowanie wzrostowe. I teraz niezależnie od tego, czy dalej będziemy tak dynamicznie spadać, to nawet po odbiciu według mnie będą mocne ruchy spadkowe. Dlatego też teraz są okresy tak zwanych żniw dla tych, którzy piramidują ruchy rynkowe. Ja tutaj piramiduję głównie shorty, bo na shortach są bardzo trendowe ruchy. Historycznie, statystycznie można powiedzieć, że najbardziej trendowe ruchy występowały na ruchach spadkowych. Co do ruchu wzrostowego, no to tutaj sprawdzałem każdy ten ruch. No można powiedzieć, że w ciągu tego przebiegu wzrostu tak naprawdę ruchem trendowym był tylko i wyłącznie ten tutaj ruch i samo wykończenie do samego szczytu. Pozostałe ruchy nie były zbyt trendowe, bo tutaj była dosyć duża korekta, tutaj też znosząca wcześniejszy ruch, a zauważcie, że tutaj ten ruch spadkowy nie został zniesiony o 50%. Tutaj też to sprawdzałem, o ile został zniesiony, bo mamy od 0 do 2, krok co 0,2, czyli tu mamy 10 pozycji, zniesienie mamy do mniej więcej 1,2, czyli o 40%. Tutaj do 1 mielibyśmy o połowę, tutaj mamy o 40%, także ten ruch spadkowy został zniesiony o 40%, a nie o 50%. Jeśli mamy takie zniesienie, no to 50% mamy cenę średnioważoną, break even point dla wszystkich pozycji, tych całościowych short. I te pozycje wytrzymały, także sądzę, że kolejny ruch spadkowy też nie będzie zniesiony o ponad 50% i te pozycje wytrzymają najlepiej, jeśli byłby zniesiony tylko o 30%. Wtedy byłaby znowu baza do kolejnego zejścia w dół, a tendencja narzucona teraz jest bardzo spadkowa. Można tutaj sobie wziąć kanał regresji i sprawdzić, przeciągnąć dokładnie po tej tendencji spadkowej i sprawdzić, kiedy osiągniemy ten poziom docelowy przeze mnie, czyli 17800. Wypada to mniej więcej na 13 sierpnia, czyli połowa przyszłego miesiąca. Skąd to ogólnie wziął się poziom 17800? Stąd, że tutaj rozpoczęliśmy bardzo dynamiczny wzrost wcześniej, czyli ewidentny strzał popytowy tutaj nastąpił. To wszystko w tym nagraniu. Oczywiście odradzam gridowanie. Jeśli gridujecie, to was zmijcie z planszy. Tylko i wyłącznie piramidowanie. Pozdrawiam i życzę zysków.